Anna jest modlitwą, jest szczególnym sposobem modlitwy ze względu na samą nazwę, pochodzi od łacińskiego słowa novem, które wskazuje na liczbę 9. Tak więc jest to modlitwa, która wyraża się w jakimś 9-krotnym odmawianiu. Nowennę zwykle sprawujemy przez 9 dni, ale znane są też i dłuższe nowenny, przez 9 miesięcy odprawiane przez 9 lat. Mogą być one przygotowaniem do jakiegoś święta, do przeżywania jakiejś uroczystości, ale nie tylko. Mogą wypływać z czystej pobożności ku czci jakiegoś świętego patrona. Ja osobiście pochodzę z salezjańskiej parafii w Sokowie Podlaskim, gdzie każdego miesiąca jest odprawiana nowenna ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. My jako salezjanie czcimy w sposób szczególny wspomożycielkę wiernych. I chociaż uroczystość przypada tylko 24 maja i wtedy nowenna jest w maju swoistym przygotowaniem do przeżywania tej uroczystości, to jednak odprawiając ją każdego miesiąca, zaczynając od 15 dnia danego miesiąca, kończąc 23, 24 wierni w parafii oddają hołd wspomożycielce. Tak więc już na tym jednym przykładzie widać, że nowenna może być rzeczywiście przygotowaniem do uroczystości bądź oddawaniem czci w przypadku Matce Bożej. Obecnie przygotowujemy się do uroczystości niepokalanej. Niepokalana była w życiu świętego Jana Bosko wzorem cnót. Ją prezentował chłopcom jako wzór cnót do naśladowania, bo wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba. A skąd brać przykład, jak nie od Najświętszej Maryi?